ciąg dalszy torowania z taśmą. Dzisiaj w planach mamy zrobienie zbiegów 10 razy 300 metrów. Będziemy wchodzić na prędkość 24. Zobaczymy, czy po tej mobilizacji, którą teraz widzicie, będziemy mogli wejść na większą prędkość, ale to też nie jest jakimś celem. Nie jest to celem tego treningu. Celem jest jak zwykle dowalenie w tkankę i doprowadzenie bodźca bez względu na prędkość. Ile wczoraj sobie robiłeś z taśmą? 8 km. Na zasadzie 600 metrów z taśmą i 600 metrów bez taśmy. Patrzyłem, jaka jest różnica, kombinowałem na różnej grubości. Patrzyłem też na różnej szerokości. Tą taśmę wiązałem sobie raz mocniej, raz troszkę wężej. I po 5 km poczułem mega różnicę, jakby coś puściło. Zaczęła prawa noga mocno pracować. W tej chwili nie czujesz żadnej różnicy pomiędzy jedną a drugą. Prawa noga to jest ta noga operowana, tak, tutaj tak. Cały czas zostałem takie echa tej operacji. Ona ma cały czas taką tendencję, że tak w cudzysłowie zostaje w tyle. Lewa sobie cały czas pracuje, ale często ta prawa się napina. Cześć. To jest ten słynny Jacek z YouTube'a, który potrzebuje subskrypcji, dzwoneczków i lajków, bo nie ma pomysłu na ćwiczenie. A, dobra. Po 500 metrach ściągamy taśmę i lecimy sobie bez. Cały czas jest rozgrzewka. Efekt dobał przez pierwsze 100 metrów, jak się ściąga gumę, jakby ci nawet coś puściło. Utrzymuje się efekt? Tak. Przynajmniej myślę też. Jakbym gdzieś odbiegł myślami, to mógłbym zapomnieć, ale jestem cały czas w tym skupiony, więc jest troszeczkę inaczej. Cały czas próbuję, żeby było tak samo. Trochę krótszy kontakt, mocne załadowanie na niskim zejściu, żeby ta noga została z tyłu. Dobra, tak wygląda procedura zakładania gumy. To jest tajna procedura. Nikt nie może tego widzieć. Daj stopy na zewnątrz. W podwiedzeniu, żeby szła mocniej pronacja. A w tej chwili po dobrym rozgrzaniu jest nawet tak, że ta taśma wcale jakoś specjalnie nie ogranicza i długości kroku, i prędkości. Mam 13,8, 13,0 mniej więcej. No to lecimy sobie poniżej 5 minut. Takim tempem. Jeszcze mocno przyłóż się, żeby rozciągnąć pośladek. O! Teraz wchodzi mocniej. Musimy założyć mocniejszą taśmę. Przy 45 wchodziło sobie. To jest koniec naszego zbiegu, a początek podbiegu. Trasa jest oznaczona co 100 metrów. Nawet co 50. Jesteśmy po treningu. Po treningu białeczko. Siedzimy sobie w samochodzie. Mieliśmy jechać na kawkę, ale
wiadomych powodów. Wszystkie kawiarnie są pozamykane. Więc jak takie dziady siedzimy. Profilaktyka, myjemy ręce, odkażamy. Jak taki... Ale metr ode mnie. No sorry, sorry. Jak takie dziady siedzimy w samochodzie, będziemy teraz pić kawę z termosu. Jakieś ciastko mamy z cukierni. Cały czas. Spokojnie, luźniutko, żeby się dogrzać. Radzimy sobie. Radziliśmy sobie. Dobra. Zrobiliśmy... Czysty spirytus. 10 razy... 10 razy 300 metrów na zbiegu. W międzyczasie na podbiegu kombinowaliśmy z gumami. Zmienialiśmy też naciąg tych gum. Jest bardzo ciekawa odpowiedź organizmu. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Przede wszystkim ja jestem zaskoczony, jak ta guma działa na ciało. Te 24 na zbiegu to jednak zupełnie coś innego niż na niż ten test niedzielny 24 na płaskim, prawda? No. Na samym końcu już tego nie nagrywałem, ale zrobiliśmy sobie taki teścik na zbiegu z gumą. Oczywiście już nie na takich prędkościach, weszliśmy sobie na 18 na godzinę, czyli tam 3.20. 3.20 wychodzi. I pojawiła się niespotykana taka stabilizacja, taka sztywność, taka dynamiczna stabilizacja, jak ja to nazywam. I do tego będziemy zmierzać właśnie, żeby biegać tak, w taki sposób, bez gumy. Taki by się procent nachylenia przydał kilometr cały, żeby sobie spokojnie w tym wytrzymać. Niestety w Poznaniu tutaj nie mamy takiego kilometra, żeby było tak fajnie, równo, żeby nie było wypłaszczeń. To jest naprawdę dobry trening. Będziemy musieli jechać w góry. Coś tak... Szklarskie Poręby. Na zbieg jak Koszyce, Szklarska Poręby. Pod górę robimy z taśmą. Zmieniliśmy taśmę na grubszą, 1,5 mm. Jeszcze mocniej, tak żeby poszło kolano prawe do środka przede wszystkim. O to. I teraz przytrzymaj sobie tak, żeby to pracowało mocno. Zobaczymy, zrobimy sobie 100-150 metrów podbiegu w taśmie, ściągamy taśmę i znowu ruszamy. Ok. No i taki wodotowca. Nie? Ja ściągam go. Cyk, zbiegu. Jest dziwnie? Lekko przede wszystkim. Następną serię zrobimy tak, że podbiegniesz sobie bez taśmy i ostatnie 150 metrów będzie z taśmą, potem taśmę ściągasz i zbiegamy. Zobaczymy, jak to będzie. Przy takich prędkościach na zbiegu zaczynam czuć ograniczenia nie w nogach, nie gdzieś w tym górnym odcinku piersiowym. Nic nie czuję, oprócz biodrowo-lędźwiowego. Czyli ograniczenia są biodrowo-lędźwiowym? Tak, takie mam przynajmniej na chwilę obecną odczucie, już po paru sesjach treningowych na zbiegu. Bardzo jestem ciekawy, jak mógłbym nad tym popracować, żeby on się jeszcze bardziej rozciągał, żebym go nie czuł. Okej. Okay. To nie jest ból, nie jest związane z czymś takim bólowym, że przeginam, tylko to jest na zasadzie, że on się mocno zaczyna rozciągać. On zaczyna tak pracować, jak nigdy wcześniej nie pracował. Możemy lecieć. I pojawił się kolejny pomysł, kolejna koncepcja, żeby zrobić cały trening z mocno naciągniętą gumą.
Już nawet nie na zbiegu, ale po prostu zrobić sobie nawet jakiś ciągły, może wolniejszy, bo ta guma nie pozwala na długi krok, ale żeby uzyskać taką sztywność. Prawda? No kto wie, poruszyłeś wtedy, jak kończyliśmy trening, taką bardzo fajną kwestię, że kiedy mamy do tego warunki, zmuszamy mięsień pośladkowy, szczególnie te wszystkie bodźce wokół nas na całym pasie biodrowym, żeby zmusić to do tego, żeby mocno załadować poprzez ściśnięcie taśm i wtedy to rzeczywiście puszcza. Potrzeba takiej mocnej agresji, bo samemu w samym biegu ciężko do tego dopuścić. Nie parzy, musi być krótki kontakt z podłożem. Ok, 150 metrów, lecimy sobie do góry, zaczynamy prosto bieg w dół po ściągnięciu taśm. To wiecie, to nie jest lepsze. Ja ochłonąłem teraz po zbiegu. Tak. 150 metrów takiego przetuptanka i 150 z gumą. I od razu na świeżo zaczynam po tym zdjęciu taśmy. Wiem, może przez te 300 metrów będzie ten efekt wow utrzymany. Zobaczymy. Ok. Dobra, ściągnęliśmy taśmę, robię nawrotkę i ruszamy. Widać to mocno po mnie, że trzeba mnie mega zmusić do tego, żeby to puściło. No przede wszystkim potrzebujesz takiego feedbacku. Myślę, że to każdy potrzebuje cały czas takiego... Żeby widzieć coś z zewnątrz. Feedbacku w punkt, bo jakby oglądanie tego to jest jedno, a w momencie, kiedy jest ruch wykonywany i jest wskazówka gdzieś tam z boku czy z tyłu, o tym, żeby coś poprawić, no to jest mega, mega bodziec i mega potwierdzenie, czy rzeczywiście coś tam się zmienia. Cały czas kółeczka i krótki kontakt. 26. Kurde, ale było dzisiaj wszystko fajnie i sztywność i nie było na zasadzie, że im dalej zaczynaliśmy jakiś zbieg, to pojawiło się zmęczenie, jakaś miękkość, tylko w drugą stronę. Jeszcze luźniej puszczaj nogę! Że coraz sztywniej, przynajmniej mi się tak wydawało. Kadencyjnie było lepiej i mocniej agresywnie. Lewa wchodzi mocniej. No i wchodziła prędkość przy tym. No ostatni odcinek 28 km na godzinę. To naprawdę było sympatyczne. To było na lecie. I jak było teraz prosto po taśmie? Inaczej, nie? Chyba najlepsze wrażenie. Dobra, to w takim razie robimy taką praktykę, że teraz do góry bez taśmy, od połowy w taśmie. Bo ona rzeczywiście coś jest kurcze. Ale bardziej stąd idzie. Jakbym inny zakres był w trakcie biegu. Muszę bardziej myśleć o prawej nodze. Dobrze, wracamy po prostu. Cały czas 26,5. Jeszcze zgraj to, żeby było krótsze. Próbowaliśmy teraz bardziej powiązać tą pracę załadowania pośladkiem z pogłębioną pronacją. Jak to wyszło? Inaczej, ale gigantycznie kadencja spada.
Momentami może tak wywalić, można nad tym nie zapanować. Zobaczymy jeszcze, spróbuję jeszcze raz to samo zrobić. Tylko przypilnowałem prawej nogi do odwiedzenia i zgrać się, żeby nachodzić sobie tą nogą, tak jak robiliśmy teraz na podbiegu. Okej. Tak jak pracujemy ze sobą od paru lat już, tak żeśmy jakby tą kadencję, bo poruszyłeś sprawę z kadencją. Te kadencje żeśmy odkładali cały czas na później, tak samo jak odkładamy kwestie wytrzymałościowe na później. Natomiast w tej chwili jest tak, bo skupialiśmy się na prędkości, skupialiśmy się na sztywności, na koordynacji nerwowo-mięśniowej. W tej chwili jakby to wszystko jest fajnie, teraz będziemy skupiać się na kadencji. Zobaczymy jak to wejdzie i na samym końcu będzie trening taki wytrzymałościowy, już taki typowo, wejdziemy w trening biegowy. Na razie wciąż jest taka, można powiedzieć, zabawa. Zwiększyliśmy naciąg taśmy po to, żeby jeszcze bardziej aktywizować mięsień pośladkowy. Jest różnica, nie? Kurde, pracuję teraz. Musimy ścisnąć na 6 taśm, 6 takich szerokości, żeby zaczął mocno pracować. Ale czuję, że ło, to 100 metrów. Pracuję. Jaki mamy kilometraż tygodniowy? Musiałbym podliczyć. Chyba doszliśmy do 60 km. No, czyli to żaden kilometraż, jeżeli chodzi o trening. Ale jest więcej niż zwykle. Najwięcej mieliśmy w Kenii. 80-90 km tygodniowo. Teraz po powrocie do Polski cały czas trzymałem 50. Teraz wszedłem z racji, że mamy troszkę więcej wolnego. Przez te kwarantanny biegam samemu, to mogę sobie pozwolić na wypoczynek i bieganie troszkę więcej. No ale to nie jest dużo, to jest różnica 10 km. To wyszło około teraz 60. 60. To wciąż dwa razy mniej niż robię wytrzymałce. No ale to jest zabawa cały czas taka fajna. Na układzie nerwowym to zabawa tą kadencją, to też mocno wyciska to wszystko. Cały czas jesteśmy pochłonięci tylko i wyłącznie pracą techniczną. Dwadzieścia sześć i pół, tak trzymam. To jest 26,5 cały czas. To o czym teraz porozmawiamy? 27,5. 27,5 cały czas, 27,5 jest. No i ta praca techniczna zaczyna bardzo fajnie nam oddawać. Zrobiliśmy sobie w niedzielę test na 1000 metrów. Co prawda było za zimno, to nie były warunki na to, żeby biegać taki krótki odcinek. Mogłoby być tak jak dzisiaj, 18 stopni. Ale nie chciało się Sebastianowi biegać dłuższego, mi się nie chciało rowerem jeździć i wyszło, stanęło na tym, że zrobimy sobie w trupa 1000 metrów. Ja właśnie opublikowałem dzisiaj ten filmik z tego testu. Zupełnie bez jakichś tam założeń, poza tym jednym założeniem, że biegniemy w trupa i chodziło o to, żeby zobaczyć jak na ile nas stać. No i stać nas było na 2,32. Masz jakieś życzenie na po treningu? Kawka? Myślę, że kawka i ciastko. 28 weszło. Fajne to rozbieganie. No. Mogłaby być taka dyspozycja jak dzisiaj, taka dziewiątka, mocna. Ile miałeś w niedzielę? W niedzielę miałem 8, 7,5, coś no to, takiego. No to rzeczywiście. Czyli dzisiaj wyszedł dobry, naprawdę fajny dzień. My też rozmawiamy sobie na temat, czasami gdzieś tam w tle wyskakują te nasze komentarze dotyczące dyspozycji. My sobie ustaliliśmy coś takiego, że mamy dyspozycję od tam 0 do 10, gdzie 10 to jest ta dyspozycja maksymalna. I czasami sobie gdzieś tam przemyka w naszej rozmowie. Przemykają sobie cyferki, które coś tam oznaczają i my w naszej nomenklaturze uznaliśmy, że tej dychy jeszcze nie mieliśmy, nie? Prawie. Zdarzyło się. Nie wiem, czy to było na jakimś teście, który robiliśmy też. A czekamy na taką dychę, żeby był albo na takimś mocnym treningu, wiesz, albo właśnie na zawodach. Dzisiaj dychy nie było. Dycha to jest coś takiego, że ja nie dotykam podłogi. Dycha to jest święto, nie? Dycha to jest święto, dycha to ja nie dotykam podłogi, tylko lecę. A, podoba mi się też. O kurde. A jest dobrze. Jak było po tym mocnym naciągu? Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej? To co, zrobimy sobie naciąg na 8 za chwilę. Myślę, że to do ostatnie dwa odcinki. Mocno naciągniemy.
Jeszcze mocniej zmusimy pośladek. Zobaczymy jak pójdzie. No może 30 wejdzie sobie na lajcie. O, spokojnie. Wróć, żeby fajnie nachodziłem teraz na nogę. Tak, super było. Było równo. Dobra. Podobało mi się. Okej, pora na kawkę, pora na ciasteczko. Jeżeli nam się coś jeszcze przypomni, to będziemy gramy. To dogramy.